pomocnikiem księdza podczas sprawowania mszy świętej i innych nabożeństw. Za chwilę będziemy uczestniczyć w obrzędzie przyjęcia nowych kandydatów na ministrantów, którzy po odpowiednim przygotowaniu w czasie świąt wielkanocnych zostaną włączeni do liturgicznej służby ołtarza. Czcigodny księże proboszcz, zebrani tutaj chłopcy proszą o przyjęcie do grona kandydatów liturgicznej służby ołtarza naszej parafii. Niech zatem przystąpią ci, którzy pragną kontynuować czas przygotowania i próby do posługi ministranta. Kamil Anuszkiewicz, Adam Wajek, Dawid Białek, więcej miejsca tu zróbcie. Kacper Garduski, Michał Kornicki, Paweł Kierw, Wojciech Sokołowski, Daniel Twardzik, Damian Kuryszek, Daniel Kuryszek. Drodzy chłopcy, zgłosiliście chęć pełnienia służby liturgicznej jako ministranci. Jeżeli wasze pragnienie jest szczere, będziecie mogli przez wiele lat pełnić świętą służbę ministranta. Już dzisiaj powinniście uświadomić sobie ważność funkcji, którą będziecie pełnić. Jako ministranci będziecie pomagać księdzu w sprawowaniu mszy świętej i innych nabożeństw. Starajcie się dobrze przygotować do tych zadań. Kościół wyraża ci zadowolenie i oczekuje od was, podobnie jak wasi rodzice, już pasterzy i wychowawcy, przykładnego życia w każdej okoliczności, a więc zarówno w obecnym wieku szkolnym, jak i w późniejszych latach. Drodzy chłopcy, proście o pomoc Bożą na ten ważny okres przygotowania do służby ministranckiej. Klęknijcie teraz, aby otrzymać błogosławieństwo na czas przygotowania do pełnienia funkcji ministranckiej. Boże, od którego pochodzą wszystkie prawe zamiary i święte pragnienia, ufamy, że to Ty pociągnąłeś w sobie tych chłopców i rozpaliłeś w nich pragnienie służenia Tobie. Wspomóż ich teraz swoją łaską, prowadź w nich dzieło, które sam rozpocząłeś i nie dopuść, aby kiedykolwiek odwrócili się od Ciebie. Błogosław im na czas kandydatury, do której ich dopuszczamy, na większą Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jako znak dopuszczenia was do kandydatury otrzymacie kąże, które teraz poświęcimy. Boże, rad zesłać swoje błogosławieństwo na te kąże, które podczas liturgii nosić będą powołani przez ciebie kandydaci. Niech biały kolor tych szat przypomina im białą szatę chrztu, na którym zostali wezwani do naśladowania Chrystusa, twojego Syna. I niech będzie prawdziwym znakiem życia w Jego łasce i nadziei zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Mateusz. Przyjmij kąże, niech ona przypomina czystość duszy, z jaką pełnić macie swoją służbę. Kąże, niech ona ci przypomina czystość duszy, z jaką masz pełnić swoją służbę. Przyjmij kąże, niech ona przypomina ci czystość duszy, z jaką masz pełnić swoją służbę. Niech ona przypomina ci czystość duszy, z jaką masz pełnić swoją służbę. Przyjmij kąże i niech ona ci przypomina czystość duszy, z jaką masz pełnić swoją służbę. Przyjmij kąże, niech ona ci przypomina czystość duszy, z jaką masz pełnić swoją służbę. Przyjmij kąże, niech ona ci przypomina czystość duszy, z jaką masz pełnić swoją służbę. Przyjmij kąże, niech ona przypomina ci czystość duszy, z jaką masz pełnić swoją służbę. Przyjmij kąże, niech ona przypomina ci czystość duszy, z jaką masz pełnić swoją służbę. Przyjmij kąże, niech ona przypomina ci czystość duszy, z jaką masz pełnić swoją służbę. Bóg zapłać, oto mamy 10 kandydatów, które rozpoczynają czas próby. W kwietniu, jak Pan Bóg pozwoli, zostaną pełnoprawnymi ministrantami. Teraz złóżmy nasze wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyć.